jednej z paczek, która została przewieziona do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Wysypał się biały proszek oraz informacji z całej przesyłki o tym, że jest to wąglik. Ze względu bezpieczeństwa zdecydowano o ewakuacji wszystkich pracowników sądu. Zablokowano ponadto drogi dojazdowe. Witam Państwa. Dziś moim gościem jest nadkomisarz Krzysztof Rosiak, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, kiedy podejmowana jest decyzja o ewakuacji? Tak naprawdę decyzja o ewakuacji podejmowana jest przed administratora obiektu, jeżeli oczywiście zdarzenie dotyczy konkretnego obiektu. Tak? My przyjeżdżając na miejsce zdarzenia dopiero zaczynamy oceniać sytuację, uwzględniając oczywiście obiektywne okoliczności, które temu zdarzeniu towarzyszą. Jest takie coś jak plan ochrony, co to takiego jest? Tak, generalnie każdy obiekt użyteczności publicznej i nie tylko powinien posiadać plan ochrony, plan zabezpieczenia i również uwzględniać takie okoliczności, o których rozmawiamy, czyli na przykład podłożenie ładunku wybuchowego. W każdym obiekcie powinna być wyznaczona osoba, która się tą tematyką zajmuje. Ma to o tyle znaczenie, że później w przypadku dynamicznych działań my docieramy do takich osób i ta osoba nam rzetelne i kompetentne informacje przekazuje w zakresie zdarzenia, ale też na przykład struktury obiektu w odniesieniu oczywiście do na przykład podłożonego ładunku wybuchowego, czy w ogóle samej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. To oczywiście ma też szersze konsekwencje w kwestii chociażby wewnętrznych szkoleń, w których uczestniczą pracownicy danego obiektu, danej instytucji. A to wszystko po to, żeby te osoby wiedziały, jak w sytuacji zagrożenia się zachować. Również w zakres tego planu powinno wchodzić na przykład miejsce wyznaczone do bezpiecznej ewakuacji tych osób. Oczywiście bezpieczne to zachowanie odpowiedniej odległości. I oczywiście taki plan jest swego rodzaju algorytmem postępowania dla osób, które zajmują dany obiekt. A jak wygląda cała procedura ewakuacji? Co do zasady, decyzję o ewakuacji podejmuje administrator obiektu i właśnie plan, który posiada, który jest w dyspozycji danego zarządcy obiektu, może być wykorzystany do sprawnej ewakuacji osób, które znajdują się w obiekcie. A jak się zachować? Jak powinien się zachować taki przeciętny Kowalski? Znaczy, zasadą jest to, że jeżeli faktycznie przebywamy w swoim pomieszczeniu, służbowym, gdzie wykonujemy na ogół jakieś obowiązki, należy zwrócić uwagę, czy nie zmieniło się coś w otoczeniu, tak? Czyli nie ma jakiegoś nowego przedmiotu, który wcześniej nie był w tymże pomieszczeniu umieszczony. I to oczywiście powinno nam dać do myślenia. Jednocześnie nie powinniśmy zamykać wówczas drzwi, a po prostu bezpiecznie opuścić dane pomieszczenie i oczywiście dalej przemieszczając się głównymi ciągami komunikacyjnymi również należy zwracać uwagę, czy coś się nie zmieniło w tych pomieszczeniach, które w danym momencie przemierzamy. No i w zależności od tego oczywiście należy poinformować ewentualnie, jeżeli jest taka możliwość, inne osoby, czy też osobę wyznaczoną przez zarządcę obiektu, no i bezpiecznie opuścić obiekt. No właśnie, wczoraj 11 osób trafiło do szpitala. To jest standardowa procedura przy takich przypadkach? Znaczy nie, oczywiście tutaj wszystko zależy od rodzaju zdarzenia, z jakim mamy do czynienia. Tutaj w tym przypadku było podejrzenie, że możemy mieć do czynienia z bakterią wąglika. Dlatego też inne służby, które uczestniczyły w działaniach w ramach swoich kompetencji podejmują decyzję o tym, co dalej zrobić na przykład z osobami, które bądź miały fizyczny kontakt, bądź przebywały w bliskiej odległości, czy w ogóle w pomieszczeniu, w którym znajduje się w tym przypadku podejrzenie wąglika. I tutaj tą decyzję podjął sanepid i tak też to zostało zrobione. Takie sytuacje rzadko zdarzają się w Koszalinie, ale się zdarzają. Czy udaje się schwytać sprawców?
W 2016 roku mieliśmy około 50 zdarzeń, podczas których w ogóle wykorzystywaliśmy policjanta, który zajmuje się problematyką pirotechniki, czyli ma jakieś podstawowe przeszkolenie w zakresie rozpoznania materiałów wybuchowych. Oczywiście gro tych zdarzeń dotyczyło materiałów, które swoją historią sięgają II wojny światowej, ale oczywiście wśród tych, w tej liczby, którą wymieniłem, było bodajże 6 zdarzeń, w których faktycznie mieliśmy do czynienia tutaj z podejrzeniem możliwości podłożenia ładunku wybuchowego. I tak na przykład 4 miały charakter masowy. I taka, oczywiście to jest też istotna informacja dla dowodzącego działaniami, ponieważ jeżeli informacja ma charakter masowy, zostaje poddana wnikliwej analizie sama informacja w ogóle o podłożeniu ładunku wybuchowego i w zależności od tego podejmujemy tutaj dalsze kroki i działania. A co grozi sprawcom? Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu sprawca może odpowiadać nawet do 8 lat pozbawienia wolności. No dobrze, to dla przypomnienia, jeżeli w szkole jest telefon, że jest bomba, jak się zachować, jaka jest ta procedura? I znów wracamy jakby do początku mojej wypowiedzi, czyli istotne jest to, jak to jest ujęte w planie, gdzie znajduje się to zagrożenie i czego w ogóle dotyczy. I oczywiście, która to jest godzina lekcyjna, czy to jest przerwa, gdzie są dzieci w tym momencie i dzieci, bo nauczyciele również są przeszkoleni w tym zakresie, postępują zgodnie z tym algorytmem, który jest ujęty w planie ochrony obiektu. I tak jak powiedziałem wcześniej, tak samo osoby muszą być ewakuowane w bezpieczną odległość. Oczywiście nikt nie może tego urządzenia, jeżeli na przykład jest urządzenie, bo może być sama informacja, więc też trzeba podjąć tutaj działania, bo nigdy nie wiemy, czy faktycznie takie urządzenie może się znajdować w obiekcie, czy nie. Ale ostateczną decyzję podejmuje administrator obiektu, w tym przypadku oczywiście dyrektor szkoły. Nauczyciele, z tego co wiem, przechodzą również takowe szkolenia, więc powinni wiedzieć, jak się w danej sytuacji należy zachować. Ja bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję.